organizowany wspólnie przez teologię polityczną Instytut Myśli Józefa Tischnera. Ja jako gospodarz otwieram tylko te spotkanie, natomiast poprowadzi je pan Karol Szczerwiński z teologii politycznej, który przedstawi państwu gości, naszych wspaniałych gości, wspaniałych rozmówców i poprowadzi całą dyskusję. Dobra, witam państwa. Ja również chciałem spotkać na spotkaniu z organizowaniem właśnie przez teologię polityczną na Instytucie Myśli Józefa Tischnera i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Będziemy, jak państwo zapewne wiedzą, rozmawiać o książce Erika Fegelena Szybelina Izrael i objawienia. Nasza dyskusja nosi tytuł Izrael i objawienie dla ludzi sens. Chcieliśmy najpierw bardzo podziękować osobom, dzięki którym wydanie tej książki było możliwe, czyli naszym darczyńcom oraz instytucjom, takim jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz właśnie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. No i oczywiście chciałem przedstawić naszych gości. Po pierwsze jest to profesor Krzysztof Bielaski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, tłumacz, współzałożyciel wydawnictwa Homilii. Piotr Rodziński, politolog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca, współtwórca i wieloletni prezes Instytutu Tradycja Milenium oraz dyrektor Warszawskiego Centrum Myśli Jana Pawła II. Profesor Jan Kłoczowski, dominikanin, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego i Dominikanów w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu filozofii religii, takimi jak epistemologia, doświadczenia religijnego czy hermeneutyka doświadczenia. Witamy. Profesor Arkadi Grzegorski, politolog, pomysłodawca i kierownik projektu Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, radny miasta Krakowa, przewodniczący Komisji Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ja nazywam się Karol Szczerwiński z ramienia teologii politycznej. Będę miał przyjemność prowadzić nasze spotkanie. Jak państwo być może wiedzą, Izrael i objawienie jest kolejnym wydanym przez teologię polityczną po polsku fragmentem Opus Magnum Erika Fegelena Orden History, Ład Historia, Porządek Historia. I żeby zacząć tę dyskusję, chciałem poprosić pana profesora Żabeckiego o jakieś takie ogólne przedstawienie sylwetki autora i jego dokonań teoretycznych oraz zwłaszcza z uwzględnieniem miejsca, w jakich w tych dokonaniach znajduje omawiam książkę. To witam państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, chociaż powiem szczerze, że jestem tutaj mocno onieśmielony, bo myśl, wielkość dorobku Wegelina onieśmiela z całą pewnością, tym bardziej, że no niestety nie jestem filozofem. Pocieszające jest to, że on także studiował nauki polityczne w Wiedniu, podobnie jak ja, i że z całą pewnością odgrywa istotną rolę w myśli politycznej i właśnie w naukach politycznych. Tym niemniej spróbuję w dwóch słowach przedstawić znaczenie Wegelina i postawić właściwie kilka pytań i zagadnień związanych z recepcją, możliwą recepcją Wegelina w dzisiejszej Polsce, z sensem wydawania 6 opasłych tomów, właściwie głównego dzieła tego austriacko-amerykańskiego pisarza. Tylko gwoli przypomnieniu i żeby stało się zadość prośbie pana prowadzącego, przypomnę, że Wegelin urodził się w Kolonii w 1901 roku, ale że dość szybko jego rodzina przeprowadziła się do Wiednia. To była zgermanizowana rodzina żydowska. Zresztą to jest dość charakterystyczne, że większość Żydów przed II wojną światową w Niemczech była mocno zasymilowana w tej kulturze niemieckiej. Więc wychowywał się w Wiedniu także studiował, w Wiedniu zrobił doktorat i to pod nie byle jakim promotorem, bo Kelsenem, a później dzięki stypendium Rockefellera studiował na Kolumbii w Stanach Zjednoczonych, powrócił do Europy następnie, robiąc kolejne stopnie naukowe, sekretarzował Komitetowi Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów do 1938 roku, no a po Anschlussie Austrii ostatecznie zdecydował się na wyjazd, najpierw do Szwajcarii, potem Wielkiej Brytanii. W 1940 roku znalazł się znów w Stanach Zjednoczonych, od 1944 roku został obywatelem amerykańskim.
i pracował na wielu uczelniach amerykańskich, no, tak prestiżowych jak Harvard, Notre Dame czy Stanford. Najdłużej jednak był związany ze Stanowym Uniwersytetem w Luizjanie, w Baton Rouge, w stanu Luizjana. W 1958 roku powrócił do Niemiec na niezbyt długo, gdzie w Monachium zakładał Instytut Nauk Politycznych na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana, by znów powrócić później do Stanów Zjednoczonych i tam już zmarł w 1985 roku. To, co być może najistotniejsze, to wydaje się, to jest oczywiście intelektualny dorobek, ta niezwykle ciekawa propozycja, którą Wengelin zarysował, i też wydaje mi się, że my się dzisiaj skoncentrujemy bardziej na jego recepcji, na tym, co, dlaczego teologia polityczna, dlaczego to środowisko tak mocny nacisk kładzie na Wengelina, a w szczególności na to niezwykłe dzieło. No, dzieło, które ma wydanie angielskie, ma wydanie niemieckie i zdaje się, że polskie 6 tomów, jeżeli uda się dokończyć to wielkie wydarzenie edytorskie, no to chyba będziemy dość wyjątkowi w tym świecie intelektualnym. Innymi słowy, dla mnie, czytając ten tom, najistotniejsze było właśnie to pytanie, dlaczego ten tom i ten Wengelin, to dzieło sprzed prawie 60 lat, jest ważne dzisiaj, dlaczego powinniśmy się pochylić nad poszukiwaniem historii porządku, historii sensu pisanej przez Wengelina, sięgającego do fundamentów, do podstaw naszej kultury, czy szerzej naszej cywilizacji. Dlaczego to jest takie ważne w Polsce anno Domini 2015? I to jest właściwie główne zagadnienie, które przed którym stawia nas teologia polityczna. Po pierwsze, dając nam do dyskusji tom sporych rozmiarów, za którym stoi spory wysiłek edytorski, spory wysiłek organizacyjny, bo w końcu to jest trzeci tom z tych trzech początkowych, ale jeszcze przed nami 3 kolejne. Dlaczego akurat Wengelin, dlaczego ta wizja jest tutaj taka istotna? I oczywiście mam swoją hipotezę, z którą jeżeli Państwo pozwolicie, to jeszcze się podzielę w tej mojej krótkiej pierwszej wypowiedzi. Otóż wydaje mi się, że Wengelin jest dla nas istotny dlatego, że podobnie jak na początku XIX wieku, czyli w sytuacji zmienionej, w zmienionej sytuacji geopolitycznej, w sytuacji, w której określenie polskości jako bycia obywatelem Rzeczypospolitej przestało być aktualne w związku z upadkiem Rzeczypospolitej, Maurycy Mochnacki stawiał wtedy pytanie zaczerpnięte, czy właściwie zadanie zaczerpnięte z słów Piotra Skargi, czyli że naszym celem powinno być uznanie się w jestestwie swoim, czyli na nowo przemyślenie tego, kim jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość, jakie są nasze cele, jaki jest sens naszego istnienia, jakie są fundamenty naszej wspólnoty, to wydaje mi się, że Wengelin może być tutaj bardzo istotnym takim punktem odniesienia do zastanowienia się nad tym, kim jesteśmy teraz, jakie są fundamenty naszej wspólnoty, jakie są nasze cele. No i oczywiście odpowiedź o sens, o cel, to jest to coś, co bardzo wyraźnie w tym tomie jest obecne. I to co więcej, lektura Wengelina dzisiaj jest taką niezwykle ciekawą ucieczką właściwie trochę, ucieczką w stronę klasycznej myśli, ucieczką albo inaczej taką enklawą, w której nagle stawiane są przed nami te najistotniejsze pytania, najważniejsze kwestie, bez tego wszystkiego, co w drugiej połowie XX wieku zaczęło być tak bardzo modne, a szczególnie pod koniec XX wieku, czyli bez dekonstrukcji, genderyzmu, feminizmu, a nawet psychoanalizy, chociaż Wengelin studiował w Wiedniu w końcu. Więc jak gdyby te wszystkie rzeczy nagle się okazują mało istotne w stosunku do postawienia tych kluczowych zupełnie pytań. I jak się wydaje, te pytania
kluczowe pytania fundamentalne dla naszej cywilizacji, której kryzys wyraźnie dostrzegał, są także pytaniami, które nas dzisiaj dotyczą. Chciałem teraz zapytać ojca z kolei profesora o taką sprawę. Już w samej tytule tej książki widzimy, że Fegelin postrzega dzieje objawienia przez pryzmat właśnie tego faktu, jakim jest objawienie. Chciałem ojca zapytać, poprosić o pewne przybliżenie rozumienia tego pojęcia w teologii chrześcijańskiej i zapytać o poprawność tego fegelinowskiego wykładu objawienia z punktu widzenia chrześcijaństwa. W pierwszych słowach mojej wypowiedzi chcę uzasadnić moją obecność. Jest to wynik gwałtu na mnie, wykonany przez teologię polityczną i zostałem uprowadzony i znalazłem się tutaj, ale ta przemoc została zaakceptowana. Nie zdążyłem przeczytać całej książki, bo dostałem ją kilka dni temu na moją uporczywą awanturę przysłano i to jest wskazówka na to, że teologia polityczna jest znakomicie zorganizowana, bo szybko książka dotarła. Pozaznaczałem sobie miejsca dla mnie istotne, bo przewidywałem to pytanie, że będę proszony o to, by spojrzeć bardziej o stronę teologicznej niż politycznej na to zagadnienie, skoro te dwa pojęcia tu się spotykają. Ta książka jest napisana, jak już powiedziano tutaj, no dość dawno. Tak więc Fegelin bazuje tu na literaturze takiej sięgającej mniej więcej do 50. lat. Ale trzeba powiedzieć, że wtedy już ukształtowało się takie spojrzenie na Biblię. Mówię przede wszystkim o Starym Testamencie, ale to ma wpływ też i na Nowy. Bardzo jakby odbiegające od pewnej maniery czytania, gdzie skoncentrowano się tylko na jakiejś tylko słownej interpretacji. Dla mnie ważne jest to, co Fegelin, jak rozumiem, nie bez wpływu takich myślicieli, jak chyba najbardziej tutaj byłby dla mnie bliski spośród teologów niemieckich, Gerardus van Raad, tylko że no i gdzie jest mowa o tym, że objawienie to nie jest tylko interpretacja księgi i tekstu, ale interpretacja i dostrzeżenie sensu, który opisuje relacje człowieka do Boga w procesie, tu nazwałbym, dziejowym. Słowo dziejowość tutaj nie pada, ale odróżnia historię od historiografii. Ja rozumiem, że to o to chodzi. Historia to jest ten proces dziejowy, który zachodzi w czasie. No a historiografia to jest ta próba, w której my próbujemy to opisać, zrozumieć i tak dalej. Pewien typ egzegezy koncentrował się przede wszystkim na badaniach rodzajów literackich, no bardzo skomplikowana sprawa, rodzajów literackich, wartości no właśnie literackiej, także i historycznej, czy w sensie historiografii. W mojej, takiej jak już zaznaczyłem, takiej ulotnej lekturze Fegelina odniosłem taką wrażenie, że on jest bardzo świadomy tego, że trzeba bardzo wyraźnie wyróżnić, wydzielić sens pewnego doświadczenia i to słowo pada, doświadczenie religijne, które stało się udziałem tego ludu izraelskiego. I nie było to doświadczenie w znaczeniu takim, jak to opisuje psychologia religii jako pewne niezwykłości, tylko jako odkrywanie sensu, jako pewnego zadania do zrealizowania w pewnym procesie dziejowym. I to jest ta zasadnicza różnica, która dzieliłaby Izrael, odróżniała Izrael od tej całej kultury bliskowschodniej, o której on mówi, że jest kosmiczna. Nie wiem, czy znam, na pewno znał takie już wtedy w tych 50. latach znane teksty Mircea Eliade'ego, który wyróżnił taką najstarszą postać religii jako religię kosmiczną,
gdzie elementem tym numinotycznym, niosącym jakieś przesłanie o tym ładzie i twórcach, czy twórcy tego ładu przez obserwację procesów przyrodniczych, zjawisk przyrodniczych i tak dalej. Wszystkie mity w gruncie rzeczy opowiadają o tym, co na początku czynili bogowie i w jaki sposób poprzez naśladowanie tego archetypicznego dzieła bogów ludzie mają podtrzymywać, mogą ład kosmiczny, ład świata, którego ład społeczny jest odwzorowaniem, ścisłym związkiem, w tym związku, prawda, pozostający. Podczas gdy obszarem tego objawienia biblijnego nie jest kosmos, ale historia, czas. Akurat tak się składa, że jakieś takie klasyczne książki teraz się pojawiają. Ostatnio czytałem tutaj w Krakowie wydaną bardzo ważną książkę Prorocy Abrahama Joshuły Heschela, więc teologa i myśliciela żydowskiego, który bardzo zwraca uwagę właśnie na to, że to jest religia czasu, a nie przestrzeni, nie kosmosu. I wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące i bardzo głębokie. Tego, że to pozwala też i tak to rozumiem, że u Fegolina objawienie, jak mówię, nie jest ani indywidualnym jakimś przeżyciem, nie jest tylko odkryciem sensu jakiegoś tekstu, tylko jest odkryciem sensu pewnego procesu dziejowego, który zostaje przekazany w serii jakichś dokumentów zapisanych, które odsłania właśnie ten sens pozwalający człowiekowi, zarówno indywidualnemu, jak i jakiejś wspólnocie, która zresztą swoją tożsamość definiuje poprzez relacje do tego fundamentalnego doświadczenia Boga, określić. I tak więc, tak znajduję to, że to jest dość bliskie takiej koncepcji, która została jakby w Kościele katolickim, w każdym razie tak wyraźnie zarysowana w Konstytucji o objawieniu Soboru Watykańskiego II, że objawienie jakby urzeczywistnia się verbis gestis, jak tam jest powiedziane, przez słowa i przez wydarzenia historyczne. I że tu jest ścisły związek pomiędzy... Słowa ukazują sens pewnego procesu dziejowego, w którym Bóg dokonuje, bo jaki jest bowiem sens objawienia. Tutaj prosił o jakieś może dopowiedzenia tych, którzy bardziej wnikliwie przeczytali tę książkę, na ile tutaj to objawienie jest ściśle związane ze sprawą zbawienia, jak to wygląda. Bowiem w teologii oczywiście to jest zupełnie fundamentalny problem. Tak, wydaje mi się, że takie rozumienie objawienia pozwala, ja w każdym razie odkryłem, może nie wiem, czy to do końca tak jest słuszne, ale odkryłem, że Fegelinowi bardzo bliskie są takie pojęcia jak autorytet i tradycja, odczytane bardzo na nowo. Dlaczego na przykład duży nacisk kładzie na dyskusji na temat Mojżesza, na to, że za tym stoi autorytet jakiejś bardzo ważnej osoby, która oczywiście pamięć o niej, świadectwo jej doświadczenia jest jakoś przekazywana, interpretowana, ale w jaki sposób? Dlatego, że jest określony podmiot wspólnotowy, który jest nośnikiem tej myśli i tej tradycji, który to ta tradycja jest kluczem do określenia swojej tożsamości. I w tym sensie jest to niesłychanie chyba ważne,
I wtedy, gdy tak to rozumiałem, właśnie Wegelin zwraca bardzo mocno uwagę na to, że Izrael przekazał nam objawienie właśnie dlatego, że był pewną wspólnotą, która definiowała się poprzez stosunek do tego sensu, który został zdefiniowany, określony w objawieniu. Co powiedziałbym, to zostało jakoś na pewno przeniesione przez chrześcijaństwo, gdzie, prawda, no choćby w sporze pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, sporem o tym, czy tradycja, czy Pismo Święte, w tej chwili sami teologowie protestanci jak gdyby twierdzą, że to jest trochę pusta debata, dlatego że tradycja w sensie pewnej, przekazu pewnej tradycji była wcześniejsza, prawda? I Biblia, Nowy Testament jest zapisem, zdefiniowaniem pisemnym pewnej tożsamości, która już była określała, czy definiowała się w trakcie pewnego doświadczenia pewnej wspólnoty. I to wydaje mi się, że jest niesłychanie istotne i ważne. Teraz jest pytanie, tu bardzo byłoby ciekawe odpowiedzi, czy jakiegoś zabrania stanowiska przez Państwa, którzy jesteście bardziej znawcami Wegelina. W jakich kategoriach ten sens ma być robiony, czy rozumiany? Czy bardziej w kategoriach, powiedziałbym, religijno-zbawczych, czy bardziej politycznych? I jaki jest relacja pomiędzy tymi dwoma zakresami? Bowiem w pewnym sensie chrześcijaństwo na samym początku stanęło wobec bardzo głębokiego kryzysu, przez pewnego Greka Marciona wyrażone, z żądaniem odrzucenia całej tradycji Starego Testamentu, czyli Izraela, no, ze względu na te okrucieństwa, które, jak twierdzono, są ściśle związane po prostu z tym faktem, że jest się wspólnotą polityczną, która musi walczyć o swoją tożsamość, co oznacza, że leje się krew i w ogóle różne okrutne rzeczy się dzieją, prawda? Więc to jest oczywiście w tej chwili jakoś chyba lepiej rozumiemy i chyba jeszcze też jedna bardzo ważna rzecz, która, jak sądzę, u Wegelina może wyczytałem, dlatego że już może to tak to rozumiałem. Bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy natchnieniem i objawieniem. Teologia katolicka powiada, całe Pismo Święte jest natchnione, ale nie wszystkie w niej wyrażone prawdy są objawieniem w znaczeniu takim, że służą naszemu zbawieniu. Fragment listu świętego Pawła, w którym on mówi, a płaszcz i księgi, które zostawiłem w Troadzie, przyślij jak najszybciej, jest niewątpliwie natchnione, bo święty Paweł był natchniony, ale nie wiem, czy akurat w tym wypadku ten fragment pisma jest nam niezbędny do zbawienia. Bez szat Pawła, ale jego akurat wtedy zagubionej w Troadzie ksiąg, myślę, że mamy szansę osiągnąć zbawienie. Na razie tyle kończę. Z pewnością ta kategoria, o której ojciec wspomniał, kategoria jakiegoś doświadczenia transcendencji, jest w myśli Wegelina jedną z takich, no, bardzo ważnych, jeżeli nie najważniejszą. I Wegelin opisuje to, o ile wiem, w taki sposób, że doświadczenie transcendencji prowadzi do pewnych takich fundamentalnych zmian w kulturze, nazywanych przez niego skokami w istnieniu. I sztandarowymi dwoma przykładami jego takich właśnie skoków w istnieniu jest Izrael i starożytna Grecja, z kulminacją w postaci filozofii Platona. I stąd rodzi się moje kolejne pytanie do pana profesora Bielawskiego o jakieś porównanie właśnie doświadczenia Izraela i doświadczenia Grecji. No, każdy po kolei mówi tutaj, że po pierwsze znalazł się, a nie powinien, bo się nie zna. Potem mówi, że dzieło jest onieśmielające i wielkie i właściwie trudno je ogarnąć, więc trudno coś powiedzieć. No ja muszę potwierdzić te wypowiedzi moich zacnych przedmówców i nie czuję się zgwałcony. Ja dość głupio się zgodziłem, bo oczywiście zwłaszcza greckie badania Wegelina, no, są czymś, koło czego trudno było przejść mimo, zwłaszcza, że tamte książki Platona, że teraz one się pojawiały szybciej w teologii politycznej. Nie żebym je lubił, czy żeby jakoś specjalnie mnie fascynowały, ale jak gdyby sam koncept tego wielkiego dzieła jest rzeczywiście fascynujący.
Ja nie wiem, czy ja odpowiem na to pytanie, tak jak pan to zasugerował, jak żeśmy wcześniej sobie to umawiali, zanim jeszcze skończyłem czytać tą książkę, bo przeczytałem, chciałem powiedzieć państwu, że nie bez trudu, nie bez wysiłku, ale tak. I teraz te pytania, które pan profesor postawił na początku, one są rzeczywiście istotne. Czy to trzeba robić, wiecie państwo? No ja byłem prawie 20 lat wydawcą. Myślę, że ja akurat bym nie podjął tej decyzji. Oczywiście bardzo mnie intryguje, jaki pomysł stoi za tym, prawda? Żeby budować jakąś debatę, żeby szukać czegoś ważnego w tych książkach, które pojawiły się, to jest co 56 rok chyba, prawda, jest jakoś datowana, rzeczywiście przed bardzo ważnymi wydarzeniami, zarówno w historii badań nad egzegezą, zarówno w ściśle teologicznych badaniach, jak i w badaniach filologicznych. I najpierw bym chciał powiedzieć krótko o tych perspektywach, których ta książka nie uwzględnia, a ja nie umiem jej czytać bez brania ich pod uwagę, i powiem ewentualnie, co z tego wynika, prawda? To znaczy, ojciec profesor wspomniał Eliadego. Z punktu widzenia badań greckich nie można by nie wspomnieć Burkerta, który 2 tygodnie temu zmarł, który napisał parę książek na temat w ogóle rodzenia się pojęcia świętości, czy z antropologicznego punktu widzenia początków naszego rozumienia tego, co potem opisujemy językiem religijnym czy teologicznym. Jego przyjacielem był, jest nadal żyjący Martin West z Oxfordu, który napisał taką książkę, która przychodziła mi na myśl w czasie każdej strony pierwszej części tej książki, znaczy Wschodnie oblicze Helikonu, w której Martin West jakby zestawia wątki mitologiczne, teologiczne, związane z funkcjonowaniem kultury materialnej, a zwłaszcza literackiej, pomiędzy starożytną Grecją a tym, co on nazywa zachodnią Azją, tak? Czyli dokładnie tym, co pojawia się w pierwszym rozdziale pod tym tytułem, jest ukryte pod tym tytułem Mezopotamia, a później dość często wraca i jest tam oczywiście również wzięty pod uwagę Egipt. Jeszcze dwa nazwiska, a potem zmierzę do konkluzji, która wydaje mi się ważna. Nie uwzględnia bardzo ważnego filologa klasycznego, który jest wydawcą Pindara, co zupełnie nie ma znaczenia. To jest Bruno Snell. On napisał taką książkę Discovery of Mind, która ukazała się chyba w Aleteju nas parę lat temu, pod tytułem, którego nie pamiętam, chyba Odkrycie ducha, coś takiego. Tam jest Entdeckung des Geistes, mi się zdaje, w oryginale niemieckim, więc co to właściwie jest, pewnie psychę najbardziej, która szuka, bym powiedział, bardziej podmiotowo tego samego, co interesuje Fogelina w tej książce. Znaczy on się pyta, jak to się dzieje, że ludzie zaczynają sobie uzmysławiać to pytanie o to, co jest najważniejsze, prawda? Jego uwaga zdaje się skupiać od razu jakby trochę na zewnątrz, tak? Znaczy nie bardzo interesuje go proces, jakby budzenia się tej świadomości i konieczności poszukiwania tych odpowiedzi, ale jakby sam fakt z dzisiejszej perspektywy lokowania tego sensu w różnych miejscach. Wydaje mi się, on pomija ten etap. No i ostatnim nazwiskiem, które przychodzi na myśl, jest Sergio Quincio, który napisał Hebrajskie korzenie nowożytności, trochę w takim duchu, w jakim ojciec o tym mówił, że rzeczywiście te wątki hebrajskie, one kształtują nasze myślenie religijne w sposób daleko głębszy, niż sobie to uzmysławiamy, a także nie tylko nasze myślenie religijne, ale w ogóle naszą strukturę postrzegania rzeczywistości, także społecznej. Teraz chciałbym dojść do 2 cytatów już z tej książki, która nas tutaj spotkała ze sobą. Pierwszy to jest, chciałbym pokazać, gdzie ja się sytuuję, bo on tego czytelnika, jakim ja jestem, przewidział. Mianowicie on pisze tak, wprawdzie pisze o badaczach Starego Testamentu,
ale również historykach religii, do których lubiłbym się zaliczać, oraz orientaliści nie zostali dobrze przygotowani na nagłe spotkanie z boskim królestwem. Zjawiskiem, które wyglądało na politykę. W tej sytuacji ideologia nasuwa się sama jako termin często wykorzystywany przez ludzi obytych z debatą polityczną. To jest takie zdanie, które z jednej strony pokazuje mi rzeczywiście, że ja nie bardzo mogę tą książkę do końca ogarnąć, bo z całą pewnością nie byłem przygotowany na nagłe spotkanie z boskim królestwem, tak mi się wydaje, przynajmniej. To zdanie też odsłania pewne, wydaje mi się, napięcie, które w tej książce cały czas jest, bo to jest napięcie z jednej strony pomiędzy skupieniem się na takim egzegetycznym, literackim szczególe. Tak, ta pierwsza część jest w gruncie rzeczy antologią znakomitych tekstów rzeczywiście zachodnioazjatyckich, dotyczących podstawowych pojęć teologicznych z bardzo dobrym komentarzem. Z drugiej strony interesuje go rzeczywiście jakaś dość ogólna teologia. Ogólna w tym sensie mówię, że on nie postrzega ewidentnie teologii żadnej, znaczy chrześcijańskiej, katolickiej, protestanckiej, nieważne, jako powiedzmy dziedziny naukowej. Tak? Znaczy o ile są ogromne przypisy egzegetyczne, na tamten czas bardzo nowoczesne, uwzględniające najnowszą egzegezę, badania nad gatunkami, nad językami, nad filologią. To wszystko tam oczywiście jest, to są ogromne o tyle tych fragmentach, które dotyczą myślenia, czy posługiwania się terminologią, czy budowaniem pewnych ściśle, czy przytaczaniem ściśle teologicznych koncepcji, to jest już takie, powiedziałbym, bardzo, nie chcę mówić powierzchowne, bo to jest głębokie w tym sensie, że jest osobiste, prawda? Natomiast ewidentnie nie jest tak samo poważnie traktowane, jak to jego podejście, powiedzmy, literacko-filozoficzno-egzegetyczne. I to stwarza pewne napięcie, w którym on się lokuje ewidentnie. Tam powstaje ta jego, to jest to słowo ulubione, które pojawia się wiele razy, to jest teopolityka, czyli jak rozumiem teologia polityczna. O tym samym terminie pewnie moglibyśmy osobno, zwłaszcza w tej perspektywie narysowanej w pierwszej wypowiedzi, dosyć długo porozmawiać. Więc ten brak tego filara teologicznego, on jest, no, dla mnie osobiście jest doskwierający, tak? Znaczy on stwarza dysonans. W odpowiedzi na to pytanie trochę ojca Kłoczowskiego, trochę pana, dotyczącego, powiedzmy, pewnej koncepcji objawienia, to muszę powiedzieć, też jest troszeczkę przedmiotem mojego czarowania, bo tej koncepcji tam nie ma. Jej rzeczywiście, przeczytam jedno zdanie jeszcze, ono brzmi tak. On by chciał, żebyśmy my podchodzili do jego namysłu w taki sposób, żebyśmy pamiętali, że mamy do czynienia, strona 430, do czynienia z doświadczeniem, o tym była mowa, porządku kosmicznego jako źródła porządku społecznego i z artykulacją tego doświadczenia w języku mitu kosmologicznego. Wydaje mi się, że to jest zdanie, które jest jądrem tej książki. Znaczy są wszystkie wątki, które gdzie indziej on porusza. Mamy do czynienia z doświadczeniem porządku kosmicznego, tak? Czyli jak gdyby pierwsze jest to ten skok zmieniający jakość egzystencji, o którym była mowa. Wcześniej to jest ten termin techniczny, pod którym on funkcjonuje, nie wiem, w encyklopediach, prawda? To jest doświadczenie porządku kosmicznego i to doświadczenie porządku kosmicznego jest źródłem porządku społecznego i równocześnie mamy do czynienia z artykulacją tego doświadczenia w języku mitu kosmologicznego i jego zdaniem, znaczy teza tej książki, przypominająca tezy książki Quincy'a, jest taka, że ten opis świata wynikający z tego rodzaju doświadczeń i posługiwania się tego rodzaju językiem mitu kosmologicznego stanowi jakieś absolutne, to jest coś absolutnie unikalnego, coś absolutnie wyjątkowego. To jest coś, co ma charakter w jego przekonaniu pewnego paradygmatu, który nie posiada żadnej paraleli w żadnej innej kulturze czy cywilizacji Izraelowi współczesnej czy niewspółczesnej. I to jest teza, która, no, wydaje mi się, ona z natury rzeczy jest kontrowersyjna, prawda? I powiedzmy we mnie o tyle budzi sprzeciw, że no, nasze spojrzenie dzisiejsze na wzajemne przenikanie się języków, kultur, toposów literackich jest daleko większe, niż on byłby w stanie się na to zgodzić, niż by chciał
się na to zgodzić. No, sytuacja jest taka, że w tych latach 50. To jest jeszcze przed książką Burkerta Orientalizing Revolution. To jest jeszcze przed książką Martina Westa, który udowodnił, że nie można czytać Upaniszad bez znajomości Heraklita. Prawda? To jest jeszcze wszystko tam i to jego, ta jego wizja kultur jest dosyć separacyjna, bym powiedział. Prawda? W taki sposób, że stara się nas przekonać, że to doświadczenie porządku kosmicznego jako źródła porządku społecznego i ten sposób artykulacji doświadczenia, jakie jest widoczne w kulturze hebrajskiej, jest pewnym wzorcem, który rzeczywiście go pociąga, jak nic innego, zdaje mi się. I to, co pan zapytał, ta paralela do Grecji, to co on mówi, że w Grecji mieliśmy filozofów, tutaj mieliśmy proroków, to jest porównanie, które on sam proponuje, natomiast na zdecydowaną niekorzyść doświadczenia greckiego. Znaczy, no zawsze będzie jakby wtórne, zawsze będzie w cieniu. Może któryś z panów miałby ochotę pociągnąć ten wątek kosmologiczny, bo on jest bardzo ciekawy. Ale dobrze, to zwrócimy do tego za chwilę. Ja jeszcze wrócę do tego, o czym mówił pan profesor Rzegocki na początku i do czego nawiązał tutaj pan profesor Bielawski. Do tego sensu wydawania Fegelina dzisiaj i do ewentualnie jakichś rzeczy, których moglibyśmy się od niego nauczyć w zakresie jakiegoś myślenia o polityce czy wspólnocie. O to poproszę pana doktora Dowodzińskiego. Dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Muszę powiedzieć, że wszyscy paneliści byli potraktowani sprawiedliwie i właściwie dla mnie pytanie brzmi nie tyle, jaki jest sens wydawania Fogelina i takich dzieł jak to, ale jest pytanie o to, jaki jest sens czytania, bo teologia polityczna zadaje lektury w jeden piątek na przyszły piątek, nie ostrzegając, jaki rodzaj lektury następuje, no więc ja się też nieopatrznie zgodziłem na to, że przyjdę na promocję książki. I godzinę później, rzeczywiście godzinę później, jak tylko się zgodziłem, dostałem książkę i wtedy zrozumiałem, co to jest doświadczenie egzystencji, o którym wspomina Fogelin. I pomyślałem sobie, że to jest ciekawe, że jest kwestia pilności takich lektur. Że właśnie to nie jest kwestia odkładania na później. Bo podobnie jak tutaj moi przedmówcy, ja nie przeczytałem, czy nie podobnie jak moi przedmówcy, bo pan profesor przeczytał książkę, a ja ją intensywnie przeglądnąłem, ale miałem to samo wrażenie, że ta książka jednak trochę jest już nieaktualna. Znaczy, pomijając stan badań, o którym sam Fogelin zresztą wspomina, że stara się używać tych najnowocześniejszych metod, to z samego faktu, kiedy ona się ukazała, jest już niepełna. Ale to jest jej zaleta, bo to jest ta prowokacja, która powoduje, że należy sobie zadać pytanie, co dzisiaj dalej z tymi wątkami, jak dzisiaj dalej badać i ewentualnie rozwijać te inspiracje, które miał Fogelin. Gdy sięgnąłem do książki, to pierwsze doświadczenie było doświadczeniem pytania o to, jaki sens dzisiaj z perspektywy politologów czy opisywania polityki ma zajmowanie się Izraelem i objawieniem. Znaczy, wydaje się to czysto akademickim, elitarnym sporem, który jest mocno abstrakcyjny. I Fogelin właśnie przekonuje, że jest zupełnie inaczej. Jak pisze, to nie chodzi o badanie osobliwości martwej przeszłości. Gdy pisze książkę o Izraelu i objawieniu, mówi, pisze książkę o współczesności. Czy to poszukiwanie ładu Fogelina jest poszukiwaniem tego samego ładu, który był zarówno wtedy, gdy opatrzność objawiała się Izraelowi, tak samo dzisiaj, zdaniem Fogelina, ta opatrzność w jakiś sposób objawia się być może Polakom. To jest ten wątek, o którym wspomniał pan profesor Rzegocki, że poszukiwania pytania o to, kim jesteśmy. Czy to doświadczenie Izraelitów może nam pomóc w zrozumieniu tego, kim jesteśmy dzisiaj? Bo Fogelin pisze o tym, że konstrukcja człowieka i rzeczywiście chyba też myśli o tym człowieku politycznym jest konstrukcją, w której ułomna egzystencja współuczestniczy w doskonałym istnieniu. Jak gdyby z tego napięcia między czasowością, temporalnością życia każdego człowieka jako jednostki, ale równocześnie współuczestniczenia w istnieniu
społeczeństw i współuczestniczenia w tym, co jest źródłem istnienia, czyli w życiu Boga, gdyby to się uniwersalizuje. I to jest gdyby to napięcie, które tam cały czas się rodzi. To jest gdyby banalnie dające się sprowadzić napięcie do stwierdzenia o tę nieprzypadkowość, o to, czy nasze wydarzenia historyczne, które dzisiaj się dzieją, są cały czas mową Boga, która jest do nas wysyłana, którą powinniśmy zestawić z tym tekstem, który mamy w objawieniu. Czy jesteśmy rzeczywiście tylko i wyłącznie przechodniami, czymś, co nie ma żadnego większego sensu? Czy my jesteśmy jako jednostki, czy my jesteśmy jako zbiorowości, bo ten Bóg, człowiek, społeczeństwo i świat to są te cztery elementy, które zdaniem Wogelina budują tą pierwotną wspólnotę istnienia, w której się rozgrywa nasza, w której rozgrywają się chyba nasze po prostu dramaty. Drugą rzeczą, która mnie właśnie zaskoczyła u Wogelina, to założenie, które ja rozumiem, że on w 1956 roku mógł zrobić pewnego kryzysu ideologii, bo on tam pisze wprost o tym, że w końcu można zacząć prowadzić w sposób wolny badania, bo czas ideologii się skończył. Myślę, że Wogelin byłby dzisiaj zaskoczony, jak żywe mogą być ideologie. Ideologie, którą on pierwotnie oczywiście identyfikował z takimi tymi wielkimi nurtami ideologicznymi, jak marksizm czy nazizm. No dzisiaj nie mamy jak gdyby postideologie, które wynikają z tych ideologii, ale myślę, że one w dużo większym stopniu nawet ograniczają swobodę i wolność debaty, także naukowej. Czyli w ogóle opowiada w tej książce, mówi o tym, że ta książka jest owocem właśnie wyzwolenia się nauki spod ideologii i mówi, dzisiaj można uprawiać naukę bez ideologii i równocześnie można powiedzieć, że czytanie tej książki, mówi, jest niepoprawne politycznie, znaczy z całą pewnością dla wielu dzisiaj ideologów ta książka będzie czymś, co jest nieakceptowalne, ale być może to jest jeden z podstawowych jej zalet, znaczy może to jest jedna z jej podstawowych zalet. Właśnie to, że ona jest pisana z perspektywy wolności myśliciela. Ja nie jestem w stanie oceniać filozoficznie i teologicznie Wogelina, bo jestem znowu tak jak pan profesor Żegocki, jak Wogelin, politologiem. I jest jeszcze jeden powód, dla którego z perspektywy politologicznej warto sięgnąć do tej książki. To jest pojęcie ładu. Czy jeśli szukamy sensu w historii, to ten sens realizuje się poprzez porządek lub ład. Tutaj Wogelin wymienia, jak gdyby zamiennie stosuje te dwa pojęcia. I to jest ciekawe, że da się pociągnąć, być może to jest lekko prowokacyjne, ale da się pociągnąć to konstytucyjne zobowiązanie do czytania Wogelina, dlatego że w polskiej konstytucji w artykule 20 jest zdefiniowany co prawda ustrój ekonomiczny Polski jako pojęcie społecznej gospodarki rynkowej. Twórcami tego pojęcia z kolei są nie Polacy, tylko doktrynerzy niemieccy i jest to tak zwana szkoła ordoliberalna, która dokładnie jak gdyby miała podobny problem teoretyczny, a mianowicie poszukiwała ładu i tym odróżniała się od innych nurtów, nie tylko liberalnych, innych nurtów liberalnych, że podkreślała właśnie znaczenie prepolitycznego ładu. Podkreślała znaczenie, oni nie mówili tak mocno jak Wogelin. Najprawdopodobniej można by było Wogelinem uzupełnić tamtych myślicieli. Tamci myśliciele nie sięgali tak głęboko do analizy filozoficznej i teologicznej. Wogelin mógłby im dostarczyć jak gdyby tej rozbudowanej koncepcji ładu, poszukiwania, realizowania się poprzez historię ładu. No więc to jest pytanie, jak my dzisiaj w Polsce rozumiemy ten ład? Jak rozumiemy hierarchię, w której dokonuje się nasza egzystencja. I trzeci powód, dla którego Wogelin może być ciekawy do lektury, no to jest trochę powód, nie powiem, że urzędowo, tak, ponieważ zwykle, znaczy często, długo pracowałem w instytucjach, które zajmowały się Janem Pawłem II i to, co jest w Janie Pawle II fascynujące, a szczególnie widać w pierwszej pielgrzymce, to jest specyfika patrzenia na historię. Właśnie na historię, która jest ciągiem sensów, znaczy w których wydarzenia są mową Boga. Ta pierwsza pielgrzymka jest jak gdyby najbardziej ewidentnym tego opisem. To jest jak gdyby też poszukiwanie porządku, poszukiwanie
historycznego porządku i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, nie to, co już jest tylko przeszłością, bo Voegelin pisze o tym, badamy przeszłość, ale badamy przeszłość po to, by móc działać w przyszłości. To jest to ciekawe pytanie o to, w jaki sposób my dalej będziemy mogli kontynuować tę naszą egzystencję w tym uniwersalnym istnieniu. I wątek pesymistyczny na koniec. Tam się pojawia taki moment, który troszeczkę, jak ksiądz, ojciec profesor tutaj wspomniał, pytanie o zbawienie, ja nie udzielę odpowiedzi, ale jest moment, w którym on opisuje, mówiąc o różnorodnych symbolizacjach, które wzajemnie są wykluczające, opisuje takie doświadczenie człowieka, w którym odkrywa on nieadekwatność symbolizacji, tak on to nazywa. To znaczy doświadczenie, które wynika z tego, że nagle dostrzega się dystans, jaki dzieli Boga od rzeczywistości. I zrozumienie tego dystansu czy powoduje odwrócenie się od egzystencji. Czy powoduje, że człowiek się koncentruje na źródle istnienia. I to jest pytanie, czy to jest właśnie, czy konsekwencją usensownienia historii nie jest to, że my porzucamy tą egzystencję doczesną. Bo wydaje się bardziej interesujące i bardziej pociągające to, co jest metafizyczne, niż to, co jest materialne. Tego nie rozumiem, nie rozumiem do końca tego wątku. Pewnie należałoby dokładniej przeanalizować Voegelina i sprawdzić, na czym ma polegać to odrzucenie symbolizacji, bo właściwie cała książka jest opisem tego, jak poszukujemy symbolizacji, jak poszukujemy wyrazów tego ładu, który się objawia w symbolach. Dziękuję panu doktorowi bardzo za wypowiedź i końcówka była wbrew zapowiedziom bardzo, bardzo filozoficzna. Chciałem tutaj tylko, tak może wyjaśniając pewne terminy, w myśli Voegelina existence, to jest ta egzystencja tutaj ziemska, taka oparta o jakieś materialne funkcjonowanie człowieka, natomiast being to jest właśnie ta egzystencja transcendentna. I tutaj panu w wypowiedziach, prawdopodobnie jest to jakieś pokłosie. W panu wypowiedziach było już tyle bardzo ciekawych wątków, że może po prostu któryś z panów chciałby zabrać głos, odnosząc się do... Może ojciec? Koniec, jest tutaj o Izraelu, ale on kończy właściwie wszystko właściwie na niewoli babilońskiej i powrocie. I nie mówi nic o tym, co się działo potem. A jest to bardzo istotne i ważne, albowiem wtedy właściwie, że tak powiem, zdefiniował swoją tożsamość, no, religia Izraela. Ja już nie mówię o tym, że powiedzmy sobie nowsze kierunki badawcze odchodzą już do tej koncepcji, które Wellhausena tam i tak dalej. Właściwie się mówi, że dopiero po powrocie z niewoli babilońskiej, czyli właściwie od V-VI wieku, po prostu zaczęto pisać Biblię. Przedtem były jakieś teksty, one są późniejsze i tak dalej. Ale powiedzmy, to zostawmy to na boku na razie, bo to jest tę całą historyczność. Natomiast już po powrocie zaczyna powstawać nowy nurt, i który bardzo wyraziście też i w prorokach się pojawił. I trochę to jest, ja nie znalazłem tego za dużo u Voegelina. Eschatologia, czyli że owszem, zbawienie, ale jeszcze nie teraz i przyszłość. Jeżeli to jest, objawienie dokonuje się w czasie, to objawienie Boga obecnego tutaj niesie zapowiedź tego, co on ma zamiar robić w przyszłości. To jest trochę przy analizie Deutery Izajasza, przy tego drugiego Izajasza, który jest takim zwiastunem powrotu z niewoli babilońskiej, szczególnie sługi Jahwe, pojawiają się te wątki, prawda? Ale musimy pamiętać, ja tutaj podejrzewam jedną rzecz, prawda? Że te wątki eschatologiczne przejawiły się potem w rozmaitych nurtach, najpierw chrześcijańskich, a potem religijnych, które Voegelin traktuje jako gnozę, prawda? I dlatego tutaj w każdym razie na tym etapie chyba chciał jakby zarysować
pewną postać Izraela, jeszcze nie zagrożonego wirusem, no, eschatologii i gnozy. A to przecież była najbardziej taka polityczna część, no, Izraela, która się ciągle potem przejawiała. W chrześcijaństwie zresztą też mnóstwo. Nie mówię już o pierwszym okresie tego oczekiwania rychłego powrotu Pana, o której Paweł pisze i tak dalej. Ale ciekawe, że to też i we współczesnej myśli żydowskiej bardzo mocno jest obecne, prawda, ten wątek. Trochę dziwne jest zarówno to, od czego on zaczyna, jak i to, na czym kończy, tak bym powiedział. Że pierwszych 200 stron to jest monografia, to jest mini antologia, mini monografia tych symboliczno-kosmologicznych systemów literackich. Też kultur zachodnioazjatyckich i Egiptu, uwzględniających paradoksalnie, i to jest to, co mnie chyba dziwi tutaj najbardziej, zwłaszcza jak spojrzę potem na, nie wiem, na Martina Westa na przykład, które uwzględniają w gruncie rzeczy tę samą perspektywę, to znaczy z jednej strony opisują historię, która jest pewnym ciągiem nieporządku, tak? Której towarzyszą usilne wysiłki budowania porządku, zwłaszcza przez wytworzenie koncepcji pewnego centrum, tak? Obojętnie, czy to będzie koncepcja, on to nazywa, przenosząc pojęcie greckie na wszystkie systemy, które bada, koncepcja omfalosa, czyli pępka świata, czyli tego, co jest w Delfach, do których się zresztą odnosi, czyli pewnej axis mundi, jak to potem Eliade nazwie, czyli pewnego, no, pewnej osi porządkującej rzeczywistość, którą wyraźnie łączy z takimi systemami już socjologiczno-politycznymi, związanymi z poszukiwaniem odpowiednika tej osi w strukturze społecznej, w tej postaci króla, władcy, prawda, jakiegoś takiego punktu oparcia. No i w gruncie rzeczy, trzeba powiedzieć, no te systemy funkcjonują, prawda, no nie funkcjonują najgorzej. Tam są zabawne pojęcia, na przykład mówi o efemerycznym imperium perskim, prawda. Jak się spojrzy historycznie na tabelę chronologiczną, no mój Boże, czy ono było takie efemeryczne, to ja nie wiem. To, no dłużej, prawda? Jak sobie pomyślimy, nie wiem, o Egipcie, któremu on poświęcił bardzo niewiele czasu i też ewidentnie z takim spojrzeniem w gruncie rzeczy, cóż tam było ważnego, prawda, to są rzeczy, które ewidentnie, no ja osobiście odbieram jako popadnięcie w to, przed czym on przestrzega, znaczy to jest jakaś ideologizacja, prawda? To jest jakaś nieuczciwość w moim odbiorze. Natomiast fascynujący jest ten wysiłek rzeczywiście, że tak dążenia do celu, prawda? Znaczy takiego formułowania historii, która obroni się przed wszelkimi możliwymi katastrofami. Bo tak naprawdę to co Pan mówił o tym pierwszej stronie w ogóle książki, o tej koncepcji porządku, tam jest to zdanie, że porządek historii, historia porządku, prawda, że taka gra słów. Rzeczywiście to jest wysiłek karkołomny, dlatego że w gruncie rzeczy, ja myślę, że około 1/3 tej książki to są streszczenia pewnych opowieści, prawda? Opowieści biblijnych, opatrzonych, tak jak mówiłem, tym egzegetycznym aparatem, czy Mojżesz był, czy nie był, czy go stworzyli, kiedy go stworzyli, prawda, i tak dalej. To wszystko tam jest, natomiast to jest rzeczywiście pouczająca lektura pewnego sposobu czytania Biblii, prawda? Pewnego czytania pod pewnym kątem, podporządkowana temu właśnie wysiłkowi szukania tego, co on nazywa sensem, co tu się pojawiło w pierwszej wypowiedzi, który jest, ja mam wrażenie, że ten sens, on nawet nie jest porządkiem, on jest pewnym pragnieniem porządku, prawda? Jest szukaniem tego języka, który w tej karkołomnej, koślawej, trudnej, nie do obronienia historii Izraela, jednak jakby tworzy ten paradygmat przetrwania dzięki stworzeniu uniwersalnego języka symboli przywracających
ja nie wiem, tam nie pojawia się to słowo, ale to jest, to chyba trochę chodzi o nadzieję nawet, tak mi się wydaje, bo te obsesje, o których pan mówił, czy antynazistowskie, czy antymarksistowskie, wprost mówiąc, bo tam się polemiki takiego rodzaju bardzo emocjonalne pojawiają, one są bardzo silne, to znaczy on ewidentnie ucieka przed czymś ku czemuś, tak mi się wydaje. No właśnie, on się przestrzega jak najbardziej, jak rozumiem, Pegelina utopią. Pytanie, czy no panowie mówili o tym sensie i tak dalej, czy ostatecznie właśnie problem eschatologii i w późnym Izraelu, no to jest problem po prostu mesjanizmu i tego istnienia. Było pytanie, nasze doświadczenie historyczne. No pojawia się i teraz też słyszę, że są takie głosy, które próbują zdefiniować nasze doświadczenie w kategoriach tegoż właśnie mesjanizmu. I ja osobiście tutaj pod tym względem jestem ortodoksyjny i ostrożny w stosunku takiej interpretacji i też łącznie z taką interpretacją nauczania Jana Pawła II. Na pewno za bardzo znał Polskę, by była zbawcą narodów. Natomiast że zadanie jakieś jest, to możemy o tym porozmawiać. Znaczy, z całą pewnością chodzi tutaj raczej o zadanie, tak? Znaczy o odpowiedź na pytanie, może o powołanie chyba właśnie, może słowo powołanie jest tutaj dobre. Zadanie to jest to samo, co przeklęcie. I tak, i nie, znaczy, bo to jest tak, że w tych symbolizacjach i chyba Folgelin to mówi, że one ten opis, ta symbolizacja zawsze jest ułomna. Ona jest, dlatego też dokonuje się jak gdyby historia tych symbolizacji. Znaczy ten wątek kosmologiczny potem zostaje zastąpiony wątkiem antropomorficznym, czyli jest jak gdyby ten porządek społeczny budowany jest nie na obraz kosmosu, tylko jest budowany na wzór egzystencji ludzkiej z kolei w drugą stronę. To jest zawsze jak gdyby, no to jest opowieść, która ma usensownić egzystencję, która bez tej opowieści jest wydaje się nieznośna, ale ona jest niedoskonała. To, czy to w ogóle nie chyba, to pan profesor chyba za mocno powiedział, że on ideologizuje, bo on nawet też mówi o tym okresie, gdy te systemy symboliczne występują paralelnie, znaczy są jak gdyby różne, mówi o imperiach, tak jak opisuje tam, jak gdyby to jest jak gdyby część nieakrotnie tego tomu, tylko innych tomów, gdzie mówi o możliwości istnienia różnorodnych, mówi też o tolerancji w stosunku do tych innych uzasadnień. Mówi o tym, powołując się, ile dobrze pamiętam, na Platona, że w każdym micie, każdy mit ma swoją prawdę. Czyli tak, że wbrew pozorom tam jest jak gdyby mocne postanowienie, że trzeba poszukiwać tego usensownienia, ale ono chyba jest, ma zrobione, że tak powiem, zastrzeżenia, które chronią je przed ideologizacją. Tak mnie się wydaje, chociaż głowy sobie obciąć nie dam. Czyli ten sens to byłoby coś takiego, jak w stronę, ja tu może jestem jako filozof religii czy teolog porażony jakimś takim jednym językiem, ale czy to coś takiego bliskiego zbawieniu, czy jakiejś perspektywy zbawienia? Nie, znaczy, moim zdaniem chyba nie. Nie, nie. Znaczy to jest raczej, właśnie to się dzieje raczej w rzeczywistości politycznej niż w rzeczywistości metafizycznej. Znaczy tutaj nie ma zastąpienia, nie chodzi, nie ma jak gdyby zastąpienia, znaczy sens metafizyczny i dotyczący zbawienia jest zawarty w ortodoksji, natomiast tutaj mówimy też o konsekwencjach dla porządku społecznego, o czym wspomniał pan profesor, że ten problem leży między tym, jak się objawienie przekłada na porządek społeczny. Tu jest jak gdyby, jak się w ogóle symbolizmy przekładają na konsekwencje w organizowaniu się życiu tych wspólnot. To chyba, ja tak rozumiem te wywody Wagelina, że dlatego on tak opisuje je konsekwentnie, prawda, no, bo gdyby analizuje, jaki jest proces przekładania tego na praktykę.
tutaj zwłaszcza w tym miejscu przychodzi na myśl to sformułowanie słynne o myśleniu w perspektywie czegoś, prawda? Mi się zdaje, że to jest w gruncie rzeczy pewna wizja dziejów, pewna wizja historii, pewna wizja polityki, wprost mówiąc, która permanentnie domaga się uwzględniania perspektywy Boga. I tu no, zgadzam się, że te zastrzeżenia on czyni, owszem. Ja mówiłem o ideologizacji w tym sensie, że no jednak on ma pewną hierarchię, nazwijmy, ważności, którą bardzo agresywnie, że tak powiem, eksponuje, prawda, w sposób często deprecjonujący dla czegoś, do czego równocześnie stosuje retorykę taką usprawiedliwiającą. I powiedzmy, osobiście tego nie lubię, ale rzeczywiście to jest w gruncie rzeczy myślenie o tej konieczności poszukiwania porządku wielokrotnie pojawia się w społeczności. Wielokrotnie tam się pojawia takie sformułowanie, które mówi, że tak naprawdę gwarantem, tak ten porządek potrzebuje gwaranta. I gwarantem jest Bóg. To jest trochę tak, że z tej książki wychodzi, że to niekoniecznie jest Bóg Izraela, prawda? W tym sensie to nie jest książka, tam nie ma tej perspektywy soteriologicznej. Mi się zdaje w ogóle, prawda? Kompletnie nie obchodzi. Znaczy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, czy to jest... w tym tomie akurat to jest Bóg Izraela, chociaż no więc właśnie, w greckich też nie. On, jest takie zdanie z kolei, strona 464, wygląda na to, jakby przeznaczeniem Izraela podczas krótkich 5 wieków jego pragmatycznej egzystencji było wydanie na świat żywych symboli, a potem śmierć. No, czyli jak gdyby... Znaczy on jak gdyby mówi, w pewnym sensie to, że on kończy w tym momencie, jak ojciec to powiedział, że on nie ciągnie dalej, nie pyta się, co to w takim razie oznacza, że jest zburzenie Jerozolimy, że jest diaspora, prawda, już nie mówię, że jest Holokaust albo co jeszcze i tak dalej, tylko on w pewnym sensie stara się powiedzieć, ten czas do niewoli babilońskiej właściwie, tam do VI wieku, to jest czas, który wystarczył do tego, żeby wykształcić ten język symboliczny, tak? Żeby dać pewne paradygmatyczne antidotum, nie wiem jak to nazwać, prawda? Pewien wzorzec kosmologiczny, pewien wzorzec polityczny, tak? Który jak gdyby zdaje się mówić, trzeba myśleć o społeczności w perspektywie teologicznej, w perspektywie metafizycznej, jak to ojciec by wolał chyba powiedzieć, nie? Te perspektywy dziejowa i kosmiczna. Jednak ja to rozumiem, może za bardzo przeczytałem to tak po eliadowsku, że kosmiczna to jest jednak ta, która buduje się na odkryciu ładu świata przyrodzonego, tej fizyki, astronomii i tak dalej, a że jednak ta w takim razie ład społeczny jest odtworzeniem tej. I to bardzo wyraźnie, mity, ryty, wszystko to. Ale jednak w Izraelu jednak świętem było, no właśnie, oczywiście szabat jako stworzenie świata, czyli założenie kosmicznego ładu, ale jednak wydarzenie historyczne, on o tym wyraźnie mówi, prawda? No jakim było wyprowadzenie z Egiptu, prawda? I postać jednak nie kosmiczna, ale tym nośnikiem światła, objawienia był Mojżesz, jednak postać. To jest coś jednak specyficznego dla tej właśnie historii Izraela. To jest to, co ona wniosła, prawda, zupełnie innego. To jednak zasadniczo fundamentalny, różny jednak od greckiego, prawda. Jest Eshie, Esher, Jeshie, to nie jest to samo, co Eich Michon, prawda. No i tu jest cały spór. On mówi, że to nie wyklucza tej metafizycznej interpretacji, ale jednak o coś innego chodzi, to jest inny język. Dziękuję bardzo za dotychczasowe głosy. Chciałem, może nawiązując, bo widzę, wraca tu ten wątek symbolizacji kosmologicznej i symbolizacji historycznej.
wydaje mi się, jeżeli swoje mogę zdanie wyrazić, że Fegelin to opisuje jako takie pewne wyjście z tej, takie wyjście z Egiptu cywilizacji kosmologicznej, czy symbolizacji kosmologicznej ku czemuś bardziej historycznemu i takiej egzystencji bardziej wobec Boga i wobec transcendencji. I chciałem panom jeszcze takie ostatnie pytanie zadać, zanim przejdziemy do pytań od publiczności. Tutaj wiele panowie mówili o oparciu pewnego ładu społecznego na Bogu, czy na... Czy to jest bardziej oparcie na Bogu, czy na doświadczeniu Boga? To jest taki jeden z zarzutów, które powiedzmy tradycyjnie się Fegelinowi stawia, że być może on w ogóle abstrahuje od tego, czy to jakby od tego, co stoi za tym doświadczeniem. Tak. Poproszę o jakiś głos. Niezwykle trudne pytanie, chociaż ważne. I jeżeli można powiedzieć, to z całą pewnością to, co ja dostrzegam jako niezwykle wartościowe i w tej książce, i w przyswojeniu czy recepcji Fegelina, która zaczyna następować jeszcze w przyspieszonym tempie teraz w Polsce dzięki teologii politycznej, to jest to przekonanie, że filozof polityki musi być otwarty na naprawdę ładu niestworzonego przez człowieka, na absolut, i że to jest w ogóle ta perspektywa, która tutaj jest cały czas obecna, a która nie jest zbyt popularna współcześnie. No, więc to jest niezwykle ważny jeden element. Drugi ważny element, który warto tutaj od razu powiedzieć, wychowanie we wspólnocie politycznej musi się opierać na klasycznych tekstach. To jest to coś, co wiedzieliśmy powiedzmy przed II wojną światową, co było dość oczywiste dla naszych przodków, a przestało być oczywiste dzisiaj. Fegelin nas do tego namawia, znaczy, że tam trzeba poszukiwać prawdy o fundamentach wspólnoty politycznej także dzisiaj. Wydaje mi się, że to jest ten cel. Tu rzeczywiście jest kłopot, bo w tej warszawskiej dyskusji na temat tej książki, czy premierze na temat tej książki, tam ta dyskusja zeszła w ogóle na dyskusję na kwestie religijne dotyczące Fegelina, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że pana pytanie trochę z tego wynika, to znaczy na ile Fegelin może być uznany chociaż trochę za religijnego myśliciela, albo na ile to jego dzieło to jest także część jego świadectwa, o tak powiedzmy. No i wyraźnie tak jak gdyby od tego abstrahuje, tak? Znaczy wyraźnie wydaje się, że tutaj właśnie nie jesteśmy w stanie do końca tego stwierdzić. Natomiast tą wielką jego zaletą jest moim zdaniem owe podkreślanie, jeszcze raz powiem, tego, że oprócz tej naszej rzeczywistości istnieje jakiś ład stworzony przez absolut czy przez Boga, mówiąc wprost, to otwarcie się na boski pierwiastek. W tym rozdziale o Mojżeszu tam jest to takie rozważanie chyba wrzucające światło na ten problem, rozumienie imienia Boga objawionego w Księdze Wyjścia, jestem, który jestem. I on tam pokrótce, bo to są tomy na ten temat tej całej tej interpretacji. I on nie idzie w kierunku, znaczy notuje tam, że istnieje ta klasyczna interpretacja przełożenie na język metafizyczny i potwierdzony autorytetem świętego Tomasza. Ale przecież nie tylko, bo od początku, od pierwszego spotkania się myśli hebrajskiej z greckim u Filona z Aleksandrii, czyli jeszcze myśliciela żydowskiego, tam zostały założone podstawy filozofii, tej monoteistycznej filozofii Boga, prawda? To Filon z Aleksandrii rozróżnił problem, czy jest Bóg i jaki jest Bóg. Prawda? To jest ansi Deus, quitsi Deus. I w moim przekonaniu to można zastosować też i do interpretacji Fegelina. Jest Bóg, bo był przedmiotem doświadczenia takiego, który zmienił zupełnie życie Mojżesza i był skuteczny w swoim działaniu. Natomiast jaki jest Bóg? To jest kwestia interpretacji takiego czy języka. Na przykład nie wyklucza interpretacji no, czysto metafizycznej, ale przecież to samo zdanie można interpretować, język hebrajski pozwala interpretować. Jestem, który będę. Nawet tak, no, bardzo złożony. Pamiętajmy o tym, że język hebrajski nie zna pojęć takim, jakim my znamy z greki, prawda? No, dla mnie było to doświadczenie, prawda? Veritas Domini Manet in eternum, przekład psalmu. Wierność prawda pańska trwa na wieki. Ale tam jest emet, a to emet to jest wierność, a nie prawda. No i
I tutaj Fegelin to zaznacza, prawda, że jest problemy tak. I ja rozumiem, że jest w nim, nie, znaczy jest Bóg, który działa, natomiast kim jest Bóg, to ja nie wiem. Ja bym tak to interpretował. W sensie nie wiem, w sensie takim, no powiedzmy nawet ściśle tomistycznie. Nie mogę stworzyć pojęcia Boga. Albowiem Bon nie ma żadnej różnicy gatunkowej. Nawet nie mogę powiedzieć, byt najwyższy to już jest przesada. Tak naprawdę takich pytań stricte teologicznych, do których należy trochę to, które pan zadał, no właściwie nie podnosi, prawda? To jest tak. Ale że działa. Tak, tak, znaczy on wychodzi ze stanowiska pewnych, nie wiem, oczywistości. Tak, takie można mieć wrażenie, prawda? No, tak, 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 tak. Teraz musi się sala. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za dotychczasowe wypowiedzi i chciałem zapytać Państwa z publiczności, czy mają może Państwo jakieś pytania? Ja mam pytanie, ale pytanie do tych, którzy dobrze Fegelina znają. Znaczy, na ile Fegelin jest odblaskiem myślenia heglowskiego, to znaczy myślenia o dziejach? Bo przecież tu jest podobna idea, prawda? No, Hegel mówi, naród, który ma złe pojęcia o Bogu, ma złe państwa, złe prawa, złe instytucje. Kultura jest całością, począwszy od rozumienia tego, czym jest Bóg, poprzez wszystkie instytucje, poprzez sztukę, filozofię. Tak jak tutaj Fegelin, ja nie znam niestety Fegelina, bardzo powierzchownie. Czy moglibyście panowie, czy wiecie, prawda, cokolwiek na ten temat? Na ile on czerpał z heglowskich źródeł? Wszyscy to piszą po niemiecku. Czerpią, tak. Ja w tym sensie to ja znam tą odpowiedź, ale bardziej szczegółowo. Proszę bardzo. Na pewno nie ma próby budowania praw, które by rządziły tym. Znaczy, nie ma ambicji znalezienia tego klucza, który by otwierał te wszystkie drzwi. Tak, nie ma. To jest, w tym znaczeniu jest skromniejszy, prawda? I raczej próbuje znaleźć takie, tak jak rozumiem, takie miejsca, które by nas nie zawiodły w tym takim dość grząskim świecie, w którym jesteśmy. Znajdźmy jakąś taką drogę, w której no, nie wpadniemy. Ale to nie jest próba opisania całości świata. Nie wiem, jak będą wszystkie tomy, które teologia polityczna wyda, to może będzie, ale tutaj to taki fragment, prawda? I chyba nie ma też tej idei rozwoju, znaczy jakby linearnego rozwoju, który ma się skończyć czymś doskonałym. To ja przynajmniej nie dostrzegałem, tu raczej jest kwestia, no symbolizacja. Tak, gnostykiem, tak. Wedle, nie? Prawda? Tak, dokładnie. Hegel był gnostykiem, tak, dokładnie. Dla Fegelina był absolutnie gnostykiem i tutaj jest raczej kwestia zbudowania adekwatnych symbolizacji do konkretnych historycznych momentów. Natomiast on właśnie jak gdyby nie twierdzi, że te, które następują, symbolizacje poprzednich, że one są w jakimś sensie skutkiem jakiegoś prawa, które działa i rozwija się. One są zawsze skutkiem rozpoznania tego, co nierozpoznawalne. Znaczy próbą rozpoznania tego, co nierozpoznawalne. I opisaniem jakiejś części tego nierozpoznawalności. Jest w tym sensie w ogóle nie jest dużo bardziej umiarkowany. Znaczy jest dużo bardziej sceptyczny co do tego, czy to usensownienie może się dokonać w taki sposób jak u Hegla. U Hegla mamy, zagadka historii jest rozwiązana. Przejmujące jest to, że tutaj w zasadzie nie ma różnych tych teorii, o których tu już mówiliśmy, ale właściwie to, co mnie bardzo intryguje, to jest to, że tam nie ma teorii natchnienia, to znaczy jego właściwie nie interesuje słowo jako słowo Boga, to znaczy to jest trochę tak, że ta koncepcja nie jest ukształtowana skutkiem lektury Słowa Bożego, Słowa, które jest Bogiem, czy pochodzi bezpośrednio od Boga, przez Izrael, który w związku z tym modyfikuje swoje postępowanie, tylko jak gdyby to jest tak, że Izrael czegoś doświadcza, to doświadczenie jest związane z jakimś
bezpośrednim spotkaniem, z jakąś bezpośrednią ingerencją, tak? A historia pisma w gruncie rzeczy jest historią zapisów tych spotkań. Tam w ogóle nie ma kwestii tego, że jakby Bóg wpływa na historię przez słowo, tak? Jakby ten język... No tak, ale prorocy mają doświadczenie... Tak, ale nawet w tym ogromnym rozdziale o prorokach to nie jest tak, że którakolwiek z warstw Izajasza, czy jego interesuje Jeremiasz bardziej jako człowiek, który doświadczał jakichś tragedii osobistych, prawda, który miał swoją historię, który się z Bogiem wadził, prawda, który umiał to zapisać, niż to, że był człowiekiem, który mówił bezpośrednio od Boga, prawda? To jest jakby w podejściu, wydaje mi się, do egzegezy biblijnej, w której on dobrze się porusza na tamte czasy, bardzo zastanawiające. To jest jakby troszeczkę odwrócenie porządku. Zgodne z tym, co tutaj powiedziałem, że objawienie jest nie tylko, to są też i dziejowe wydarzenia, które słowo wnosi światło. I powiedziałbym to, że w tym względzie jest bardzo ortodoksyjnym i tutaj, tak jak to rozumiem, ja myślę po prostu chyba w tej chwili nie ma prawie, w tym względzie, zostawiając problem magisterium Kościoła, ale teologicznie rzecz biorąc jest po prostu chrześcijańska chyba zgoda na ten temat, prawda, protestantów i katolików i tak dalej, że tutaj, no właśnie, że to jest przez dzieje, i słowo, które to wyjaśnia, a wyjaśnienie powoduje, że działa na następne czyny i tak dalej. Więc to jest takie działanie zwrotne na pewno. I jednak bym tutaj zwrócił uwagę, Hegel to może nie jest, ale jest wyraźnie podmiot tego całego procesu jednak historycznego. W sensie takim, że jest Izrael. I przekazujący, który ma z tego doświadczenia, czerpie świadomość tożsamości, prawda? I że tradycja nie jest jakimś martwym przywiązaniem do jakichś zatęchłych liter, tylko jest właśnie tradicją, czyli to żywy przekaz, prawda, który o tej tożsamości decyduje. Może za bardzo jakby tutaj po katolicku to czytałem, ale mi się wydaje, że tutaj tak to jest. W ogóle używa też takiego pojęcia dostrojenie. Właśnie te symbolizacje są próbą dostrojenia się, ale nie dostosowania, tylko dostrojenia się do tego, co jest nieprzemijalne, co jest jak gdyby trwałe, co jest najistotniejsze. I na tym polega jak gdyby to doświadczenie, które się potem rozwija, z którego się rodzą kolejne wydarzenia historyczne. Natomiast rzeczywiście to jest... Ja zastanawiam się nad tym, bo też dla mnie to pytanie o to, czy się czyta tego Fogelina, to rzeczywiście to pytanie o Boga, ono jest właściwie istotniejsze, jest doświadczenie Boga. I pytanie jest, czy można doświadczyć Boga, gdyby Boga nie było. Znaczy, czy to nie jest tak, że my możemy sobie być może... No właśnie, bo gdy mówimy, że to doświadczenie jest tak istotne, to trochę się koncentrujemy na samym doświadczeniu i być może nam może umknąć ten Bóg, tym bardziej, że ten Bóg jest tam właśnie, on nie jest dodefiniowany w żaden sposób. Oprócz tego, że jest po prostu jakimś tym ładem, który istnieje. Ja bym jednak bardzo bronił tego terminu doświadczenie, dlatego że wcale nie musi ono oznaczać jakieś jednorazowe emocjonalne przeżycie, tylko jest chyba zapisem to, co tutaj panowie mówią, tego skoku egzystencjalnego, jakiegoś wydarzenia, które zmienia moje widzenie świata. O tak bym widział tutaj. I tak rozumiem, powiedzmy, że współczesna fenomenologia religii już dawno odeszła od takiego czysto psychologicznego, w sensie Jamesa, rozumienia doświadczenia religijnego, tylko właśnie bardziej jako ten... jakościowa przemiana sposobu widzenia świata, prawda? Co jest zresztą charakterystyczne i tego tutaj nie ma u Fogelina, tylko dodam dla wszystkich w gruncie rzeczy, dla tego fenomenu religii, bowiem religii nie można pouczyć, religii trzeba
inicjacja, to jest początek. I być może tutaj, co on opisuje jako doświadczenie, było tym prowadzeniem, to inicjacją Boga w takie nowe rozumienie świata, przejściu od tego ładu kosmicznego, do mechanicznego, do dziejowego. I ponieważ skutek był realny jako przemiana tego sposobu myślenia, to tak trochę trawestując dowody Tomasza, skoro jest skutek, to jest przyczyna, ale może to już za daleko. Ta przemiana wynikająca z doświadczenia, chyba dla Woglina istotniejsze jest nie tyle to, że przestało się patrzeć w stary sposób na świat, ale istotniejsze jest to, że skutkiem tej przemiany jest wytworzenie tych nowych symboli. To jest ta nowa symbolizacja. Znaczy zmiana perspektywy patrzenia, właściwie istotniejsze jest to nie tyle odejście od starej, ile to, że powstaje nowa. I te skoki dokonują się przez to, że te nowe symbole w nowy sposób są, tłumaczą nam sens i ład świata. Pozwolę sobie w takim razie podsumować tutaj pewien wątek, który wydaje mi się w Panu wypowiedziach się pojawił. Zarówno wydaje mi się tą różnicę między Fegelinem a Heglem, jak i powiedzmy ten stosunek, kwestia stosunku Fegelina do zapisanego Słowa Bożego, jak i wcześniej ten sposób, w który Fegelin odpiera zarzuty o ideologizację, jak i w pewnym sensie tą wątpliwość, którą teraz mamy o relację między doświadczeniem Boga a samym Bogiem, można wyjaśnić tym elementem myśli Fegelina, którym jest uznanie prymatu doświadczenia nad symbolizacją. To znaczy, tak jak już chyba pan doktor Dałdziński tutaj powiedział, ja mam takie wrażenie, że dla Fegelina to te symbolizacje są zawsze wtórne i zawsze w pewnym sensie relatywne wobec doświadczenia transcendencji. Czy to doświadczenia Mojżesza, czy doświadczenia platońskiego. Stąd pewna niechęć, którą Fegelin odczuwał na przykład do instytucjonalnego i takiego zdogmatyzowanego chrześcijaństwa, ponieważ uznawał, że jest to taki element właśnie quasi-gnostycki, polegający na nadinterpretacji doświadczenia, przywiązania zbyt dużej pewności do jakichś test racjonalnych. Czy panowie jakoś by się próbowali może odnieść do takiej interpretacji? Czy... Pan dobrze podsumował, no więc trudno się odnieść. Ja tylko powiedział, że to by wskazywało na to, że miał kiepskie lekcje religii, prawda, w dzieciństwie, które polegały na tym, żeby wkuwać jakieś formułki, prawda? I to jest cały problem, podczas gdy, jak mówię, wprowadzenie w jakąś tradycję religijną, rozumiem, dla mnie chrześcijaństwo, jest wtajemniczenie, czyli inicjacja, gdzie najpierw doświadczenie, a potem interpretacja tego. Bo tak, to znaczy, nie wiem, najpierw dziecko ma się nauczyć modlić, a potem rozumieć, co to jest Trójca Święta i tak dalej, prawda? W tym znaczeniu. I w tym znaczeniu się z nim zgadzam, bowiem taka, może nie, może przesada z tym gnostycyzmem, ale taką... religia jest żywą relacją z Bogiem i ta żywość musi być podkreślana, w to musi być wprowadzony, prawda, a nie pouczony o pewnych systemie, prawda. To jest chyba zasadnicza różnica. Tutaj jedna kwestia, trochę pewna sprzeczność wydaje mi się pomiędzy tym, co pan powiedział, a wcześniej odpowiedział bodajże, że pan Dałdziński, przepraszam, mam nadzieję, że tu jest wydaje mi się pewna sprzeczność, bo pan powiedział, że Wegen twierdził, oszukiwał doświadczenia przed symbolizacją, tak? Że doświadczenie jest ważniejsze niż symbolizacja. Ale pan tu przed chwilą mówił o tym, że ta różnica pomiędzy istnieniem a egzystencją, no, że tutaj doświadczenie wiodłoby bardziej w stronę istnienia i odwróciło od egzystencji, czyli tego świata, że tak powiem, doczesnego. I tutaj ja nie wiem za bardzo, czy to jest u Wegelina, tak, ale czy pan powiedział, że to jest ten wątek pesymistyczny, to znaczy, ale rozumiem, że jednak Wegelin bardziej zajmował się tą kwestią polityki. Właściwie chodzi mi o to, że no jeżeli wyżej cenił, tak jak pan mówi, doświadczenie niż symbolizację, no to jest to trochę dziwne, jak dla kogoś, dla kogo ten świat polityki, świat społeczny był
bardzo ważny, jeżeli też uznać to, co pan mówił, że z kolei to doświadczenie wiodłoby ku istnieniu, a nie ku egzystencji. Ja wskazywałem na to, że to jest właśnie wątek, który dla mnie też jest niezrozumiały. Znaczy, że tam jest ten moment, że doświadczenie jest na pewno istotniejsze, skutkiem doświadczenia jest symbolizacja, ale potem gdyby dochodzi do momentu, w którym widzimy, jak ta symbolizacja jest nieadekwatna, znaczy jak ona nie opisuje, no i tak pisze w ogóle, to ja tego też nie rozumiem, jeśli koncentruję się na tym, co jest istotą i istnieniu, bo to wydaje mi się najistotniejsze, no to właśnie jak gdyby skończę na doświadczeniu. Przestanę wytwarzać symbolizacje, dlatego że one nigdy nie opiszą tego istnienia w taki sposób, żeby to było dla mnie satysfakcjonujące. Odwracam się więc od egzystencji i koncentruję się na istnieniu. I dlatego, znaczy, o tyle to jest spójne, że to znaczy to doświadczenie istnienia będzie ważniejsze. A istnienie, jeśli używam pojęcia istnienia, to pod tym pojęciem kryje się u Fogelina opatrzność. Bo tam on mówi, no, istnienie to jest to, co jest istotą, czyli jest źródło istnienia, jestem, który jestem, to jest opatrzność. I tak mu się to układa. Ale z drugiej strony całą książkę napisał o symbolizacjach. Bo cała książka jest o symbolizacjach. No więc tu jest albo jakaś niekonsekwencja u samego Fogelina, albo coś, czego my nie do końca rozumiemy. Ale słusznie pan wyłapał, ja to powiedziałem wcześniej, że to też jest dla mnie trudność, której nie potrafiłem rozwiązać. No tak, no to brzmi jak powrót do punktu wyjścia, prawda? Że już do wniosku, że wiem, że nic nie wiem. I nie będę wiedzieć. Tak, ale równocześnie nie mogę żyć bez ciągłej próby odpowiadania na pytanie, albo jeszcze inaczej, bez ciągłego doświadczania tego. To jest tak jak w doświadczeniu religijnym, znaczy, bo to jest, o takim doświadczeniu de facto mówimy tutaj, znaczy, że no, Bóg jest czymś, co tak na tyle przekracza człowieka, że zawsze każde doświadczenie będzie, ojciec mnie poprawi, jak będę coś mówił nieortodoksyjnie, będzie, no właśnie, i jest niesatysfakcjonujące, tak? Znaczy ono nigdy nie jest pełne, zawsze jest ułomne i w ogóle myślenie, że ono być pełne jest absurdalne, no bo różnica bytów jest tak ogromna, że na tym polega dramat chyba tego, czy dramat, czy tragedia, dramat egzystencji człowieka. No tak, ale też się pojawia pytanie, czym właściwie byłaby ta symbolizacja, no bo symbolizacja właściwie, no z różnych perspektyw można na to patrzeć, ale czy nie jest właśnie opracowywaniem umysłowym i emocjonalnym doświadczeniem, czy to w ogóle się da rozdzielić doświadczenie od symbolizacji, czy to nie jest po prostu wystawienie symbolizacji, nie jest z powrotem wpadnięcie w jakąś czarną otchłań, w której nie wiadomo, co jest czym i jak się do tego ustosunkować. Czy wydaje mi się, tutaj chyba nie chodzi właśnie o tą stronę emocjonalną, bo to symbolizacja jest czymś więcej niż takim właśnie psychologizującym doświadczeniem. To jest zrozumienie, to jest próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sensowność, o porządek, o ład. Tak, to jest tak, poszukiwania sensu, nazwania tego sensu. I ona się, ona musimy ją robić, bo bez niej nie jesteśmy w stanie żyć. Znaczy, to dostrajanie się do tej, za każdym, każde kolejne pokolenie, bo właśnie, jak ojciec powiedział, to jest tak, że jest Izrael, prawda? Nie ma Izraelczyka, tylko jest ta wspólnota, jest Izrael, jest tak, Izrael, ale Izraelczyk jest równocześnie Izraelem. Znaczy, jak gdyby my jesteśmy tym, w ogóle nie opisuje, jak gdyby doświadczenie człowieka w taki sposób, że ono jest doświadczeniem, my jesteśmy zanurzeni, jesteśmy uczestnikami egzystencji, która jest zarówno indywidualna, jak i zbiorowa i która jest z kolei realizuje się w istnieniu, które nas przekracza. Tak ja przynajmniej zrozumiałem Fogelina. I próbujemy opisać to nasze doświadczenie, nasze, w tym sensie tam nie ma mesjanizmu, znaczy ja tam nie dostrzegam mesjanizmu, tam jest, to jest nasze doświadczenie po prostu, znaczy ono jest w tym czasie, w tym momencie, ono się tym różni od innych kultur, właśnie ono ma jakby swoje symbolizacje, jest
odmienne, różne, jest po prostu w ten sposób nasze, ale jest na ten czas. Na ten czas i właśnie w momencie, w którym się dokonuje ta symbolizacja, to te wydarzenia historyczne następne już są interpretowane według tego klucza, aż dochodzi do następnego doświadczenia, w którym się przetwarza ta symbolizacja. To są właśnie te skoki, które się dokonują. Tak ja to rozumiem, ale mam też dużo wątpliwości. Mi się wydaje, że my trochę nadużywamy tego terminu symbolizacja. Tu chwilę nawet o tym, żeśmy rozmawiali, że mam wrażenie, że to bardziej chodzi, jeśli już się posługiwać tymi pojęciami, to bardziej szukanie języka symbolicznego, to chodzi chyba o sposób mówienia o tym doświadczeniu i moje wrażenie jest takie, zwłaszcza w perspektywie tych pierwszych 200 stron, w których się Izrael nie pojawia, że on chyba ma, przepraszam, autora, jeśli zupełnie źle to rozumiem, ale to jest chyba to, co mnie trochę raziło, o czym kilka razy już tu mówiłem. On chyba ma przekonanie, że ten język, w jakim artykułujemy sądy o tym, jak funkcjonuje historia, jak funkcjonują indywidualne dzieje, jak w te dzieje wtrąca się Bóg, czyli jaki zapis doświadczenia Boga w tym języku się znajdzie, ten język symboliczny, on może być skuteczny albo nie. Tak? To znaczy, on może społeczeństwa, może indywidualne byty, powiedzmy, ratować, tak? Ocalać, pomagać im przetrwać, tak? Jeżeli to doświadczenie było prawdziwe, to znaczy jeżeli ten język symboliczny odwołuje się do jakiegoś doświadczenia, które było, nazwijmy to, rzeczywiste. On tego tak nie mówi, ale mam wrażenie, że te analizy wszystkich systemów babilońskich, perskich, ugaryckich, chetyckich, które tam są wcześniej, one zawierają sugestie, one są tłem tych pozostałych 500 stron i zdają się mówić, zobaczcie, ten język symboliczny jest piękny. Oni umieli mówić w Egipcie tak pięknie o tym, co spotyka duszę po śmierci. Oni potrafili tak cudownie opisać babilońskie królestwo, w którym jest mitopotopie, w którym jest władca, który właściwie jest słońcem. I to wszystko było cudowne, ale proszę zobaczyć, to właściwie tak. Nie mam co więcej o tym pisać. Tu kończę moją opowieść, tak? A potem zaczynam opowieść o Izraelu, od opisów stworzenia, przez pieśń Debory, potem Mojżesza, potem proroków. I on zdaje się mówić, zobaczcie, tamci ludzie mieli doświadczenie prawdziwe, dokonali takiego przekształcenia w język symboliczny, takiego rodzaju opisu, że właściwie spełnili swoje zadanie, szumnie mówiąc, wobec ludzkości. Tak, że w zasadzie oni wykształcili taki język, który jest skuteczny. Tak mnie się zdaje, że to jest taka w tym gdzieś teza zawarta. Ona jest, to jest, słabością tej książki też jest to, że ona jest bardzo nie, jak to powiedzieć, ona jest rozproszona, to znaczy właściwie nie ma podsumowań. Ona się też kończy tak jakby walnął siekierą, poszedł spać, prawda? W ogóle nie mam takiego wrażenia. No, w tym sensie kończy się pobożnie, natomiast tam nie ma konkluzji jakby, nie? To jest troszeczkę tak zostawione, jakby zobaczcie, to się broni samo, tak? To jest coś takiego, to w tym jest, nie? I rzeczywiście to jest coś, co no, jakby podziwiam, szanuję, rozumiem, ale we mnie osobiście to budzi sprzeciw. Myślę, że on nie ma racji. Znaczy, to jest za dużo bardziej skomplikowane, prawda? I to jest pewna wizja, która rzeczywiście jest troszeczkę wizją, będę się bronił jednak, troszkę ideologiczną. Znaczy, ona jest bardzo jakby jednoznaczna. Nie? Ona gdyby mówi, trochę tylko tu jest racja w tym języku. Nie, oczywiście, że to nie jest konfesyjne, tam nie ma konkretnej koncepcji Boga, to nie jest ani protestanckie, ani katolickie, ani judaistyczne, prawda? To jest rzeczywiście bardziej metafizyczne, ale on jak gdyby mówi, znam się na różnych systemach i według mnie tu to jest najlepiej. Tak mi się wydaje, że to tak wygląda. No to zaskakujące, bo jednocześnie mówisz, że to jest książka osobista, tak, ale bardzo osobista. Jakby nie ma żadnej odpowiedzi osobistej właśnie. Podobno w ostatnim tomie.
Tutaj padła sugestia, że tutaj jest wpływ Hegla. Szósty tom to jest kryzys cywilizacji zachodniej, to jest szósty tom. Więc cóż. Kiedy to wydarzy? Tylko informacje nie wydam. Ten plan, który jest na początku do miejscu zaliczony, musi zmienić w czasie wydawania tomów i jest 5 i 6. I co? Czy skrócili się historię? No i interpretacja, że to jest było znaczna zmiana teoretyczna. On inaczej to zaplanował i potem zmożył w to, że mamy historię, to pisać inaczej. Nie wydaje się. No to jest intrygujące. Znaczy ja myślę, że jakby ciąg dalszy tej dyskusji byłby dobry i bardzo... Znaczy, trochę szkoda, że... Znaczy jakby rozumiem, wychodzi nowa książka, więc trzeba o niej dyskutować, ale ja nie wiem, albo nie wiem, albo przeoczyłem dyskusję nad tymi poprzednimi tomami greckimi, które się ukazały, ale może byłoby dobrze je razem próbować zrobić, bo tam troszkę z tego więcej widać. Mnie się zdaje, że na jakby integralność myśli, dyskutowanie tych tomów, może platońskiego mniej, ale tego Opolis, to by dobrze nie zrobiło, bo wydaje mi się, że on się troszeczkę jakby gubi w tym wszystkim, w tym sensie, że z jednej strony chce być obiektywnym, powiedzmy, badaczem z pewną wizją historii, tak, jakby lokalizować punkty ważne i je interpretować, tak jak to się robi w nauce, a z drugiej strony ma ewidentnie afekt i jakąś taką bardzo osobistą relację, która nie może przy tak zakrojonym dziele być jak gdyby równo dystrybuowana. No więc w związku z czym obawiam się, że to, ale myślę, że to byłoby bardzo interesujące, gdyby nas pan zaprosił na kontynuację dyskusji z uwzględnieniem lektury następnych 900 stron, czy tam ile tych pozostałych. Nie no, ja je mam na przykład, ale oczywiście chętnie przyjmę drugi komplet. Natomiast myślę, że to by było rzeczywiście interesujące. Przepraszam bardzo, czy jeszcze jakieś z sali są pytania? Tam widziałem, że jeden pan w pewnym momencie miał ochotę. Tak? Ja chciałem jeszcze po tych symbolizacjach wrócić do kwestii symbolizacji, bo mnie frapuje trochę konfrontacja myśli Wegelina z takim innym filozofem o podobnej historii, też obecnie chyba dosyć ważnym, czyli z Leo Straussem. Tutaj chciałem się zastanowić nad taką kwestią, czy zastanowiłem taką kwestię, czy po prostu tutaj nie da się też interpretować tego w tych kategoriach tych skomplikowanych relacji filozofa z jednej strony z jakby tym światem religii, a z drugiej strony światem społecznym. To znaczy, że po prostu chodzi o to, że symbolizacje mają głównie funkcję społeczno-twórczą i moralną. Natomiast właśnie filozof jest tym, który jest w stanie wytrzymać niewiedzę. Jest w stanie pójść dalej. Właśnie w refleksji nad istnieniem. Natomiast wie, że jakby to ta wiedza jakby przekazana szerszemu ogółowi mogłaby być destrukcyjna. I czy to jest jednak nadużycie, na przykład w wypadku Wegelina coś takiego? Czy ja nie wiem, myślę, że on po prostu nie jest filozofem jednak, tak myślę. Czy Wegelin czy Strauss? Wegelin. Że to jest jednak zdecydowanie bardziej... Strauss chyba bardziej. Znaczy, to trzeba zestawić tym Jerozolima i Ateny, prawda? To jest ciekawa rzecz. No, Wegelin bardziej w tym sensie taki filozof polityczny, tamten też oczywiście chyba też, ale nie umiem w tej chwili, nie podejmuję się. Nie, bo na przykład w tym dziele właściwie takich wątków, nazwijmy to twardo filozoficznych, tak samo jak twardo teologicznych, oczywiście nie ma, on nie posiada języka, tak? On jakby nie umie, on tak nawet nie posiada przypisu. Tak, tak to jest historia porządku, które napisuje. Znaczy, to są kolejne systemy, które są opisywane. Rzeczywiście z tą nutą interpretacyjną, która równocześnie dostarcza własny system, tak? Własny klucz interpretacji, też hierarchizuje, wartościuje, ale tam tego typu problemy chyba nie są roztrząsane. Ale musiałby pan z tej perspektywy po prostu przeczytać tę książkę też, bo to jest gdyby też... nałożyć to, co jest u Straussa na to. Ja
ale to pytanie jest rzeczywiście bardzo ważne, bo to trudno jest nie porównywać tych dwóch myślicieli z powodu na dziedzictwo i z powodu na to, że też jak gdyby trochę odmienny był ich wpływ i znaczenie w Stanach Zjednoczonych. Nasz teraz rzeczywiście stworzył ogromną, sporą szkołę, miał sporo naśladowców i tak dalej, a w ogóle właśnie nie, prawda? Więc to jest niezwykle, niezwykle interesujące jeszcze. Jeśli mogę, to właśnie są takie teorie, że dlatego Wegel nie stworzył tej szkoły. Nie wiem, kto to, czy profesor Partyzer o tym pisał, że właśnie on za bardzo był teologiczny, a Strauss nie. I to właśnie zadecydowało, że był bardziej taki. Znaczy ja się nie dziwię, bo z jednej strony jest teologiczny, z drugiej strony ta teologia jest... No, ona jest niesatysfakcjonująca, tak? Jeśli chodzi o aparat pojęciowy, jeśli chodzi o świadomość, nie wiem, historii pojęć, tak? Jeśli chodzi o jakąś ostrość czy precyzję koncepcji. Więc ja się nie dziwię, że to trochę nie poszło, bo to dosyć łatwo jest, tak myślę, dosyć łatwo byłoby skrytykować na wielu polach. To ono oczywiście poraża, zdumiewa, zachwyca tym ogromem, tą jakby taką panoramicznością wizji i rzeczywiście trudno przejść obojętnie, ale punkty słabe są naprawdę słabe. Tak myślę. W takim razie, jeżeli już rozumiem, nie ma pytań z sali, to dziękuję panom bardzo za udział w tej dyskusji. Myślę, że dla wielu z nas była bardzo ciekawa. I chciałem jeszcze podziękować dodatkowo naszym patronom medialnym Telewizji Republika, Dziennikowi Rzeczpospolita, portalowi Fronda.pl i Rebelia.pl, magazynowi internetowemu Katolickiej Agencji Informacyjnej i magazynowi Presję. Zachęcam do wspierania teologii politycznej. Mogą Państwo tutaj nabyć książki, między innymi tą książkę, o której mówiliśmy. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej. Dziękuję bardzo.